Kościół uważa osoby chore za uprzywilejowaną drogę spotkania z Chrystusem. Papież Franciszek przypomniał o tym, odmawiając wiernymi modlitwę Anioł Pański. Zaapelował o bardziej ludzką służbę chorym, pełnioną z wielkodusznym oddaniem i ewangeliczną miłością. Każdy z nas jest wezwany, aby nieść światło Słowa Bożego i moc łaski tym, którzy cierpią, i tym, którzy się nimi opiekują, rodzinom, lekarzom, pielęgniarkom, po to, by troska o chorych pełniona była z większym człowieczeństwem, wielkodusznym poświęceniem, ewangeliczną miłością i czułością. Matka Kościół naszymi dłońmi z czułością dotyka naszych ran i bólu. Czyni to z czułością matki. W swym rozważaniu papież nawiązał do Ewangelii Dnia, opowiadającej o Jezusie, który przepowiada i uzdrawia. Wskazał, że są to dwa główne elementy Jego działalności w życiu publicznym. Głosząc, przepowiada On Królestwo Boże, a uzdrawiając, pokazuje, że jest blisko nas. W ten sposób objawia się jako lekarz dusz i ciał. Ojciec Święty przypomniał, że 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Poprosił zarazem o modlitwę w intencji arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, który obchody te przygotował, a obecnie sam jest poważnie chory.